Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Przemek Staroń. Witam w kolejnym tygodniu Edu Kwarantanny. Jeżeli nie mylę się, to to już jest nasz 21. odcinek. Liczba 21 i to od razu powiem jako fun fact, to jest moja ukochana liczba. Serio. Dlaczego dlatego że w zasadzie to nie wiem, ale myślę, że fakt, że się urodziłem 21 kwietnia jest dla mnie takim chyba najbardziej jakby tłumaczącym to powodem. I nie ukrywam, że zawsze lubiłem właśnie patrzeć, kto się też urodził 21 kwietnia, kto się w ogóle urodził też 21. I zawsze miałem wrażenie, że z takimi osobami czuję taką szczególną więź, sztamę, sztamę oczka. No bo w każdym razie jakby nie patrzeć, to przecież... 21 jest właśnie nazywane oczkiem. Kochani, ten fan fakt w zasadzie wprowadza nas do kolejnej sprawy. Oczywiście chcę przypomnieć, że już była struktura, będzie też punkt drugi, będzie punkt trzeci, czyli trochę e, mądrości wiedzy i zadanie. Natomiast jakby ten fun fakt, e, jakby myślę kieruje nas też ku temu, e, co oczywiście e, cały czas staramy się robić, mianowicie. Chciałem po prostu podziękować. Podziękować Wam za to, że jesteście, za Wasze komentarze. Mam, nie ukrywam, taką trochę awarię komputera w tej chwili, w zasadzie zasilania. Za bardzo nie mogę y, sczytywać tych komentarzy. Natomiast, y, tak jak się zapoznawałem z nimi, to zauważyłem, że sporo osób rzeczywiście zaczęło rozważać właśnie kwestię y, tego współistnienia różnych rzeczy, bo do Przede wszystkim emocji, bo w zasadzie o tym tak naprawdę był nasz poprzedni odcinek o możliwości współistnienia. I ja oczywiście, a propos tego współistnienia, to jeszcze powiem niedługo więcej. Natomiast ja dzisiaj chciałbym się skupić na takim punkcie z tego naszego certyfikatu, czy kursu, który się zakończy certyfikatem. Przypominam, jest to kurs, który robimy dzięki temu podręcznikowi, który nie jest podręcznikiem, moje emocje, akceptuję, co czuję. I to jest właśnie o ten kurs, znaczy, w zasadzie, znaczy kurs, który ma służyć zdobyciu tego certyfikatu, Narodowego Dyplomu Odkrywcy. I <laughs> ja trochę zmieniłem oczywiście kolejność z różnych powodów tych punktów, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to, co tutaj się pojawia, E, jako to, co chciałbym omówić dzisiaj, to jest e, bardzo krótki punkt, punkt szósty, który się składa dosłownie z dwóch słów, które brzmią emocje mijają. I w ten sposób mogę zaprosić na punkt drugi. Wiecie, ja mam takie wrażenie, że my często naprawdę jakoś tak mm, serio e, tak zapominamy o tej prawdzie, która jest jedną. Z absolutnie fundamentalnych praw dotyczących naszego funkcjonowania, że przez zapominanie o tej prawdzie jest nam w życiu trudniej. Dlaczego? Dlatego, że emocje mają taką tendencję do takiego jakby podporządkowywania sobie całości naszej świadomości naszego, ja bym w zasadzie nawet powiedział, spostrzegania świata takiego i emocjonalnego, i poznawczego. I co to oznacza? Oznacza to, że w momencie, kiedy na przykład czujemy się jakoś tak naprawdę niefajnie, na przykład czujemy się zalęknieni, albo czujemy się zezłoszczeni, albo wstydzimy się, czy czujemy poczucie winy, a może czujemy się wręcz super radośnie, może zakochani, no to wtedy mamy takie wrażenie, że to już tak będzie. Człowiek, na przykład, w stanie zakochania, czy głębokiej radości. Okej, okay. on może odczuwać też strach, że to się skończy. Pewnie, że tak. Tak jak no, mówiłem ostatnio, emocje współistnieją ze sobą. Ale gdyby odciąć ten strach, to ta sama radość ma takie, takie po prostu działanie, jakby naprawdę jakby miał spełnione wszystkie potrzeby. Tak? Kiedy na przykład wiem, ktoś e, wyznaje nam miłość i my tę osobę też no, obdarzamy takim samym uczuciem, to nie ukrywam, że naprawdę to potrafi dać poczucie nieśmiertelności, takiego totalnego sensu wszystkiego. No tak to już z tą miłością jest. Miłość jest być może najbardziej jedną z najbardziej nieśmiertelnych rzeczy, jakie, jakie człowiek może jaki w życiu doznać. Dla do osób wierzących, bardzo często to też takie osoby powtarzają, dla osób wierzących miłość jest jakąś zapowiedzią czegoś, co dopiero będzie. Natomiast żyjąc tu i teraz, no nie wiedząc, czy po śmierci coś jest, czy nie ma, możemy w to wierzyć, ale nie wiemy. No, siłą rzeczy, taka właśnie miłość potrafi nam, nieźle naprawdę mówiąc, bardzo delikatnie wyprawić humor. E, czy jakakolwiek forma radości? Zobaczcie, że tak samo działają emocje te takie nieprzyjemne. Jeżeli się na przykład boimy, mamy wrażenie, jakby to się miało nie skończyć, jak jesteśmy zezłoszczeni, mamy wrażenie, że cały świat w ogóle po prostu no, w ogóle się przeciwko nam nie? i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tu można jeszcze się zastanawiać nad kwestią natężenia i tak dalej, ale na razie chodzi o to, żeby uchwycić pewną podstawę. I teraz zwróćcie uwagę na to, że w sytuacjach, w których my czujemy naprawdę często silne emocje, my zapominamy o tej fundamentalnej prawdzie: że emocje mijają. Emocje są produktem krótkotrwałym. I serio, przypomnijmy sobie wszystkie te sytuacje, w których no, mieliśmy wrażenie, że, że nasze uczucie, które w nas jest, już będzie takie na zawsze. A potem się okazywało, że w jakimś dziwnym trafem już już go nie ma. Kończą się zakochania. Kończy się jakaś turba radość, turbo radość z czymś związana. Na przykład. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, czasami niektórzy wywołują radość za pomocą różnych środków psychoaktywnych, tak? Nagle się okazuje w pewnym momencie, że to przestaje działać i to niejako zanika. Nie? Dalej, przypomnijmy sobie te sytuacje, w których na przykład czekaliśmy na wynik jakichś badań lekarskich, ważnych, nie? I żyliśmy w strachu, w lęku, co z nami będzie. No i co. No, i to naprawdę mieliśmy wrażenie, że już nigdy nie będzie szczęśliwie. A tu proszę. To już jest za nami, tak? Albo złość, która, która w pewnym momencie no, mogła nas rozsadzać i powodowała, że nie chcieliśmy patrzeć na jakiegoś człowieka, No jakoś tak w przeszła i zaczynamy znowu na niego patrzeć spoko. Słuchajcie, to jest jedna tak naprawdę z najważniejszych prawd życiowych, że wszystko to, co czujemy, po prostu. Przechodzi. I ja dlatego bardzo lubię takie zdanie, które, którego nauczyła mi moja babcia. Zdanie, które uważam jest doskonałym, doskonałą radą, od której można w ogóle zacząć przygodę z uczeniem się tego, że emocje mijają. Rada jest bardzo prosta: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. Zobaczcie, że kiedy jesteśmy wściekli, mamy często ochotę, dajcie, sobie zrobić takie, oh, nie, po prostu rzucić wszystko. Ale ta wściekłość, ona przechodzi. I potem się może okazać, że hmm, może to nie był najlepszy pomysł, a nie wszystko da się odwrócić. Mało tego. Są sytuacje, kiedy jesteśmy, znaczy czujemy się bardzo szczęśliwi, zakochani, radośni i tak dalej. I dużo jesteśmy w stanie obiecać, dużo jesteśmy w stanie zadeklarować. Badania psychologiczne przyjrzały się kiedyś tak zwanej huśtawce emocjonalnej. Jest to takie zjawisko, które polega na tym, że jeżeli człowieka wprowadzi się bądź człowiek po prostu zostanie wprowadzony w stan jakiejś mniej więcej jakiejś konkretnej, często bardzo silnej, ale też nie jakoś bardzo, bardzo, ale takiej całkiem, całkiem emocji, to yy, można zauważyć, że może niejako przewidzieć ciąg zachowań, albo przynajmniej pewne decyzje, które ten człowiek będzie podejmował, albo decyzje, których nie będzie podejmował, mówiąc bardzo krótko. Jeżeli załóżmy, zadzwoniłbym do ciebie, nie wiedziałbyś, nie wiedziałabyś, że to ja, i powiedział: Słuchaj, właśnie dostałem informację, że, i tu mogę teraz podać, nie wiem, zdałaś, zdałeś ważny egzamin. Dajmy na to, wiem, udało się wygrać jakieś pieniądze. I to, to rzeczywiście miałoby to taki charakter bardzo jakby taki racjonalny, tak? To znaczy nie miałbyś, nie miałbyś powodu, żeby mi nie wierzyć. To ogarnęłaby cię wielka radość. I gdyby w tym momencie podszedł jakiś człowiek, to też mógłbym być ja. Na przykład się przebrać za osobę, która potrzebuje pieniędzy na ulicy. I zapytałbym, czy, czy to, coś mi dasz tam, nie? Jakieś... Złotówkę 2-3, to wierzcie mi, nie mielibyście z tym żadnego problemu. Ale gdyby była taka sytuacja, że na przykład coś by było, a a, zadzwoniłbym z taką smutną informacją, albo taką naprawdę frustrującą, generalnie, i potem podszedłbym do Was z prośbą chociażby o pomoc, to dużo no po prostu mniej prawdopodobne byłoby, żebyście mi pomogli. Huśtawka emocjonalna. Jeżeli wprowadzamy się, czy po prostu coś nas prowadzi, ktoś nas prowadzi w stan jakiś określony, pod wpływem tego jest to udowodnione, potrafimy naprawdę zupełnie zmienić swoje postępowanie, podejmowanie jakichś czynów bądź zaniechanie ich. Warto sobie pomyśleć o tym w kontekście różnych doświadczeń takich na co dzień, tak? Na przykład, zobaczcie, na pewno doświadczamy tego w relacji z osobami, które są, no, znaczy. Z którymi jesteśmy w relacji takiej na końcu równorzędnej. Dzieci, rodzice, rodzice, dzieci, yy, nauczyciele, dzieci, dzieci, nauczyciele, dorośli, przełożeni, przełożeni, no wiadomo i tak dalej. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli my na przykład, załóżmy, jesteśmy przełożonymi, albo jesteśmy jakby wyżej w tej relacji, tak formalnie wyżej, to bardzo łatwo można. Przekierować, przemieścić jakieś swoje frustracje na te osoby, z którymi, które są jakby w tej relacji formalnie niżej. Czyli po prostu mówiąc krótko są od nas zależne. Ale nie tylko. To mogą być też osoby, oczywiście w, na równorzędnym poziomie. Na przykład, nie wiem, partnerzy, przyjaciele, współpracownicy. Na pewno mieliście takie sytuacje. Jestem przekonany. Ja tak. I jestem naprawdę na takim etapie życia, że mogę śmiało powiedzieć. Że czasami naprawdę nie widziałem tego, że to ja przemieszczam swoją frustrację w postaci złości, na przykład na mojego partnera czy na moich przyjaciół. Nawet zdarzało mi się kiedyś, pamiętam, wkurzyć się na uczniów, ale to naprawdę było na szczęście, ja to dosyć szybko dokonałem pewnej detekcji tego i nie, nie zapomnę, jak starałem się jak najbardziej dojrzale do tego podejść, to po prostu mówiłem: Słuchajcie, chcę powiedzieć, że mam dzisiaj naprawdę kiepski humor. Bardzo nie chcę, żeby, żebyście po prostu oberwali. Więc, jakby, jeżeli ja, na przykład, powiem ci, nie wiem, będę się łatwiej irytował, powiedzcie mi to. A przede wszystkim, miejcie dzisiaj do mnie więcej pokładów cierpliwości. Tak? Czy tam, nie wiem, bądźcie bardziej, załóżmy, uważni, żeby na przykład nie rozmawiać, e, kiedy ktoś mówi, bo wtedy obawiam się, że mnie to będzie bardziej irytować i moje reakcje mogą być też przesadzone. Kochani, dlatego, cóż, no, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Żeby, że warto sobie naprawdę to, to hasło nie obiecuj, przepraszam, nie decyduj złości, nie obiecuj szczęściu. Hasło, które się nauczyłem od mojej babci, naprawdę no po prostu sobie gdzieś głęboko zapamiętać i wdrażać, co jest ważne. Ja myślę, że z tym się wiąże też takie inne hasło, które kiedyś przeczytałem w takiej książeczce z edycji Świętego Pawła. Naucz się czekać, bo albo zmienią się rzeczy, albo zmieni się Twoje serce. Bardzo mnie to przekonuje i wielokrotnie to sprawdziłem. Kochani, i punkt trzeci na koniec. Mam do Was prośbę. E, oczywiście pamiętajcie, że te moje zadania to są propozycje, tak? Nie jest nic koniecznego. Nie będę sprawdzał pracy domowej, bo koncept w ogóle obowiązkowej pracy domowej jest dla mnie taki raczej a -a, nic nie wnoszący i w ogóle męczący ludzi. Wiecie, ja bym chciał, żebyście wzięli sobie mm, jakiś kamyczek. To może być oczywiście nie kamyczek, może coś innego, co macie tutaj yy, dostępnego, ale co można trzymać w plecaku, w torebce, może nawet w kieszeni. I chciałbym, żeby miało to taką yy, jakby postać, wam tu pokażę, mam tu takie kamyczki, to powinna być taka postać taka, że jak powiem, ciut spłaszczona, nie? Żeby można było wyróżnić, a chyba to jest najlepsze, żeby można było naprawdę bezproblemowo wyróżnić dwie strony. I zgodnie z tym, co było napisane w genialnej książce Jorge Bukaja, pozwól, że ci opowiem bajki, które nauczyły mnie, jak żyć. Chciałbym, żebyście sobie napisali po jednej stronie jakimś najlepiej mazakiem, takim, który niekoniecznie z tego zejdzie. To też minie. Odwrócili i na drugiej stronie napisali. To też minie. I chciałbym żebyście w najbliższej sytuacji, w której będziecie targani różnymi uczuciami, wyciągnęli sobie ten kamek. Ok? I tak z parę razy. Może komuś się uda to zrobić eee, do następnego odcinka i to znów skomentować. Jeżeli nie, to ja się jeszcze oczywiście będę o to upominał. Kochani, no to tyle. Kolejna lekcja za nami. Widzimy się jutro, a Wam życzę pięknego dnia. Serdecznie pozdrawiam.